Krzysztofie? Ale gdzie? Teraz, jak pan siedzi. Bardzo dobrze. Ryba w wodzie. Wygodniej, pięknie. Czyli nie macie panowie wyrzutów sumienia, że wykorzystaliście pana Krzysztofa? Czyli to już jest... Pan stwierdził, że wykorzystaliśmy, tak? No, skoro wiedzieliście, że nie wygra... Ja nie wiedziałem. Bo gdybyście wierzyli, że przepchniecie go na tego prezydenta, no to bym to rozumiał. A skoro nie wierzyliście, to jakiś plan za tym stał. Jakiś rodzaj wykorzystania. Dlatego mówię tak, myślę, jak mówię. Że w pewien sposób pomogliśmy panu Krzysztofowi. W czym? Pan Krzysztof na swojej dzielnicy był swego rodzaju ofiarą dla młodzieży źle wychowanej, dla dzieci. Mieszka blisko szkoły, którzy dokuczali jego matce jemu. Nie wiem, z jakiego powodu, że tak wygląda. Że... A teraz, myśli pan, nie będą dokuczali? Teraz proszą o autografy. Jest wręcz przeciwnie, czyli jest popularny. Jest zmiana. A będziecie dalej przy nim trwać? On mówi o prezydenturze kraju. Pewnie, że będziemy. Nikogo nie opuszczamy. Ja tutaj zgłaszam wotum separatum, żeby zgłosić, poważnie myśleć o startowaniu w wyborach prezydenckich, tak, na stanowisko prezydenta naszego wielkiego, pięknego kraju. No to trzeba dysponować sztabem ludzi. To jest wielkie wyzwanie organizacyjne. A tylko z tego powodu? Nie dlatego, że pan Krzysztof jest jaki jest? Nie, tylko z tego, myślę. Chciałby pan, żeby prezydentem naszego kraju był pan Krzysztof? Ja mam swojego kandydata, innego, który startował w poprzednich wyborach. Mhm. A pan by chciał? Może będzie startował w nas. Dlaczego? A czemu by nie? To jest... A czemu by tak? A człowiek jest, jak to się mówi, Bóg, honor, ojczyzna i czego więcej trzeba? A kompetencje? Kompetencje? Kompetencje to już pokazywali następcy Jaruzelskiego, naszego prezydenta. Myślę, że nasz kandydat miałby większe kompetencje. Zna języki. Jakie? Jakie? Zapytajcie. Panie Krzysztofie, jak tam u pana z językami? Jakie języki pan zna? Białoruski i rosyjski. To nie pogadamy, bo ja już rosyjskiego nie pamiętam. Bo często byłem na Białorusi, bo mam rodzinę tam. Mhm. I często jeżdżę. Czyli szczerze mówiąc, to nie potrafię jakoś tu do panów się dotrzeć, że macie jakieś wyrzuty sumienia. Wyrzuty sumienia? Mhm. Wyrzuty sumienia. A może chcecie zarobić na panu Krzysztofie, co? To wy te kubki sprzedajecie, te swetry, nie? Nie sprzedajemy. Akurat musimy zaprotestować. Popularność wzrosła przez internet bez naszej wiedzy. Nie mamy pojęcia, jak, na jakiej zasadzie one są sprzedawane. Nikt z nami tego nie uzgadniał. Nie słyszałem wcześniej o portalu YouTube. Dokładnie. A was zaskoczyła ta popularność? Mnie tak. A z czego wynika waszym zdaniem? Tylko szczerze. To jest zachowanie zbiorowe, do końca nierozpoznane w internecie. A nie myśli pan, że internauci się po prostu z pana Krzysztofa śmieją? Tak, to jest zarzut i pojawiają się właśnie ze strony białostockich dziennikarzy zarzuty, że pan Krzysztof jest po prostu śmieszny. Marzy o Ameryce, o spotkaniu z Bushem podobno. A ja pytam, czy pan Krzysztof jest skazany na porażkę? Czy naprawdę... nie może odnieść sukcesu. To panie Krzysztofie. Mogę ja odpowiedzieć? Spróbuj. Bo trochę mnie przygnębiła ta rozmowa na początku i się wyłączyłem. No powiem szczerze, że nie mieliśmy jeszcze w żadnym naszym programie, jak pracujemy z Piotrem Lewem od 10 lat, tak cynicznych gości, prawda? Trochę tak jest. I zastanawiam się, bo pan jest młodym, bezrobotnym, prawda? Rozumiem. Jestem. Ale pan jest pracownikiem naukowym. Nie jestem pracownikiem naukowym. Znaczy, jest pan człowiekiem w każdym razie w najwyższym stopniu wykształconym. Humanistą z doktoratem. Jak pan może sobie robić takie kpiny z Polski, z polityki, z człowieka, z wyborców, z wyborów, z demokracji? Tego nie rozumiem. Znaczy, gdzie to się ulęgło? Czy ja robię kpiny, czy ze mnie robią kpiny ci, którzy nami rządzą? Panie redaktorze, wybory były w Białymstoku 2 dni temu, a już... osoby wybrane do sejmiku zmieniają przynależność partyjną. To oni oszukali wyborców, tych, którzy głosowali na ich ugrupowania. No tak, a pan po prostu zrobił z tego wielki, ponury dowcip. Tak, no a teraz tak. Musimy przerwać, bo reklamy. No panowie tak. I tak się nie przyznają. Więc teraz reklamy, po nich wracamy jeszcze do rozmowy do pana Krzysztofa, który tam pewnie na nas czeka, a potem będą prezenty. Będą prezenty. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.